Bardzo się cieszę, że do finału właśnie na Mistrzostwach Świata się udało wejść do 3 razy sztuka, bo 2015 rok byłam właśnie pierwsza, która nie wchodziła, 2017 rok było tak samo. Także bardzo się cieszę, że tutaj wchodzę z wielkim kół, że nie muszę czekać właśnie na ostatnie miejsce, gdzieś tam właśnie z czasem i tak dalej, żeby szczęśliwie wchodzić, tylko wchodzę tutaj sobie fajnie, uczciwie do tego finału. Tak jak właśnie wspominałeś, no faktycznie jeszcze parę miesięcy temu na pewno nie myślałam, żeby wejść do finału na Mistrzostwach Świata. Dla mnie wtedy planem było to, żeby w ogóle do sportu wrócić, żeby być właśnie w pełni sił, a okazuje się, że ta forma jest bardzo dobra, że czuję się coraz lepiej właśnie z biegu na bieg. No i co, mam nadzieję, że za 2 dni fajnie powalczę, no i będę mogła wejść do 8 na Mistrzostwach Świata, bo myślę, że stać mnie na to. Nie chciałam nadrabiać, to po pierwsze, bo nie mogłam sobie gdzieś tam właśnie znaleźć tego tak zwanego miejsca, żeby biec właśnie w środku stawki przy bandzie. Nie dało tam się wepchnąć, więc stwierdziłam, że będę sobie biegła przez pierwszą część właśnie dystansu z tyłu stawki. Później, jak zaczęła się robić delikatna luka, no to stwierdziłam, że właśnie przejdę, żeby trzymać się bardzo blisko. I na ostatnich 300 metrach czułam się na tyle dobrze, że wiedziałam, że będę mogła właśnie przyspieszyć. Powiem szczerze tak, chciałam dużo wcześniej właśnie ruszyć, bo już na 200 metrów do mety się rozpędzałam, tylko tam by trzeba było biec tak naprawdę trzecim torem, więc ja się delikatnie wycofałam do tyłu, gdzieś tam właśnie na 150 metrów do mety, no i zaczekałam, bo powiem szczerze, że wierzyłam w te swoje bardzo szybkie ostatnie metry, wiedziałam, że mam bardzo dużo tak zwane właśnie pod nogą, tak jak to się mówi przysłowiowo. No i co się udało? Nawet myślę, że z 500-ki dobrze by było gdzieś tam właśnie się przesuwać dużo bardziej do przodu. Siły mam, dużo lepiej się czuję niż wczoraj. Wczoraj się czułam nieswojo. Wczoraj gdzieś tam właśnie dopiero do tej tak zwanej właśnie rywalizacji wchodziłam. Więc fajnie, że ten wczorajszy bieg właśnie napędził mnie do biegania coraz właśnie szybszego, bo jestem typem zadaniowym i no ta rywalizacja sportowa, ta tak zwana właśnie adrenalina napędza mnie do jeszcze szybszego biegania.